A, jestem z powrotem. Przyjrzyjmy się jeszcze, co tu mamy do zrobienia. Między Jelenim Brodem a Caliban Rilak. Cenie krasnowodne lagufaty w białej kotlinie. Ale już ich przecież zabiliśmy. Dobra. Przejdźmy się do białej kotliny, zobaczymy, czy czegoś nie zostawiły. Potem pójdziemy na Byrnolda. A, do Kerna jeszcze musimy wrócić. On był chyba w spoczynku Grefa. Właśnie, nasza reputacja wzrosła. Właśnie, zobaczmy, jaką mamy obecnie reputację. Nie pamiętam właśnie, jak ostatnio ona nam wyglądała. Życzliwość, cwaniactwo 2. Spokój, agresja 1. Dyplomacja, pasja, racjonalność, uczciwość, zwodniczość. Zwodniczość, okrucieństwo, okej. Okay. Życzliwość, pasja. Pasja 3, życzliwość. Ile mamy życzliwości? 4. To mamy łącznie 7. Ok, to dobrze. Dobra. Gdzie on był? Karen czeka na mnie z początku gry, w krzepie na pewno chcę już słyszeć. Tutaj. Znalazłem posebnych piechurów. Tak? Co się stało? Zająłem się posebnymi piechurami. Hadi i Elvana zginęli, ale SK przeżył. Bogowie, Hadi, ale Eska żyje? Ocaliłeś go? Za to jestem ci dozgonnie wdzięczny. Nigdy nie zdołam zadośćuczynić, ale postaram się. Proszę, weź to i dziękuję, że oszczędziłeś mi ostatniej skazy na duszy. Okej. Trochę mu nie powiedzieliśmy o tym, że Eska poprzysiąg zemstę na nim, ale cóż, dobra. Pewnie się dowie prędzej czy później. Dobra. Tchniony blask. Święty blask zapewnia sprzężenie co premię do celności. Okej, okay, to nam się przyda. Wzmocniony zakaz. Ponosząc celność umiejętności zakazu. Ech. Weźmy to. No i dobra. To może pójdźmy jeszcze najpierw do lasu, poszukamy tej czapki, o której mówiła ta dziewczynka. Las jest tutaj. Jeżeli chodziło je o rdzewy las, mam nadzieję, że chodziło. Nie, to poszukamy gdzieś indziej. Mówiła o drzewach, które wyglądają jak... Drzewach, które wyglądają jak... ogony smoków. I'll take a peek.
Nie widzę, co jest będzie takich drzew. Wrzucony obóz. Nie wiem, o co jej chodziło. A że jej nie chodziło o to. Dobra. To może przejdźmy do Białej Kotliny. Może tam coś znajdziemy. Przy okazji mamy w końcu jeszcze tych Lagufatów pozabijać. Tu też nie widzę takich drzew. Chyba, że o to chodzi. Przejdziemy się również tutaj, może zobaczę, może coś pominąłem z tymi lagufatami. Może czegoś nie wziąłem. Może nowa grupa się pojawiła. Rodzicielka. Chyba nowa grupa się pojawiła lagufatów. Dobra. To jesteś w zwarciu. Szkoda. Ponieważ musisz nas bufować. Dobra. Weźmy ognistą kulę. O, się teleportowali do nas. Dobra. Zajmijmy się najpierw tymi mniejszymi. Spróbujmy ich zamęcić. Tego barbarzyńcę przewrócimy. Się jak najszybciej nim zajmiemy. Rzućmy sobie krąg obronny. Dobra, udało się go przewrócić, fajnie. Dobra. Ich tylnia linia poszła w diabły. To fajnie widzieć. Więc na razie sobie postrzelajmy, na spokojnie może. Wow, nawet przejęliśmy rodzicielkę, świetnie. Zamęciliśmy ją. Dobra. Coś chcemy robić? Myślę, że nie. Myślę, że strzelajmy sobie. Po prostu. Na razie nic nie wskazuje, żeby ta walka miała być jakaś trudna. Dobra, rodzicielką zajmiemy się na końcu. Zajmiemy się najpierw wszystkimi tymi, których nie zdjęło. Nie zdjął zamęt. Dobra. Eder może się bawić z nią. Okej. Świetnie. Okej. Zdominowaliśmy tego. Zajmiemy się tym enigmatykiem. Tylko na chwilę zdominowaliśmy. Ona również ma fajne rzuty obronne. Okej. Enigmatyk to coś nam tutaj próbował nawrzucać, ale średnio mu się udało. Okej. Okay. Możemy się wszyscy zająć rodzicielką. Dobra. Żywica, ile będzie miała procent? 67, fajnie. Możemy rozkaz wrzucić. No i zaklęcia standardowe.
Dobra. Przewrócenie. Dobra, to nie działa na ciebie. Próbuję oślepić. Dobra, Eder. Przewrócił ją, świetnie. Dobra, zaraz pada. Teraz jeszcze jeden lagufat został. Okej. Okay. Bez problemu. Dobra, i mamy głowę. Tutaj też nie widzę żadnych drzew. Dobra. W takim razie nie wiem, o czym mówiła ta dziewczynka. Mamy coś? Eryf, bohaterka z czasów wojny świętego, przybyła do warowni i prosiła o audiencję. Okej, okay, powinniśmy się udać w takim razie. Jest zawate oko. Niech się Gili tym zajmie, jak zwykle. Dobra. W takim razie wracamy do Kednua, pogadamy z tą jakąś panią, która przyszła. I tak mamy się udać do Lejnioboża, żeby kolejne zlecenie wykonać. Dobra, idziemy do hali głównej. No i dobra, co to paniusia chce? Masz chwilkę? Będę wdzięczna za możliwość rozmowy. Dobra, posłuchajmy. To trudniejsze do opowiedzenia niż się spodziewałam. Nazywam się Odyna, walczyłam w Wojnie Świętego, jak większość moich krewnych. Wykonałam je nie rozkazy, ale zdaje się, że mimo wszystko wypracowałem sobie pewną reputację. Nazywają mnie bohaterką. Na każdej ulicy zagadują mnie i ściskają dłoń. Dwunastka traktuje mnie jak swoją figurantkę. Przez wszystkie moje uczynki nie zaznaję zbyt chwili snu. Nie potrzeba mi jeszcze takiego zainteresowania. Chciałam mieć jedynie święty spokój. Błagam, jesteś jedyną osobą, do której mogę się zwrócić. Wygląda na to, że przydałby ci się odpoczynek. Znaczy się, mam iść do lasu? W Zatoce Buntu nie zaznałem spokoju. Zdaje się, że połowa moich sąsiadów należy do dwunastki. Wyślę do dwunastki, żeby dali ci spokój. Możesz poczekać tutaj, aż będziesz gotowa do powrotu. Daję 5000 sztuk miedzi. Poza Jeleniobożem cię nie rozpoznają. Dać pieniądze na przeprowadzkę. Okej. Okay. To ojej. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, jak ci dziękować. Zabiorę manatki i najmę pierwszy wóz. Dziękuję, panie. Warownia z kałedem punkt prestiżu. Okej. Okay. Mamy tyle kasy, że możemy w ten sposób stać na lewo i prawo. Dobra. Przy okazji, weźmy rzeczy. Coś tutaj ciekawego dostaliśmy, ten kodeks. Sztuki miedzi. A resztę do skrzyni. Kodeks możemy komuś dać. Że komuś, kto nie ma, że rzucać czarów? Nie.
gdzie to się w ogóle wkłada. Miejsce grimoire'u? Nie. Ta książka zaoceną wersję, zanim cała zostanie wydana w wielu tomach, minie wiele lat, ale podarowała ci ten egzemplarz pomoc w zdobywaniu kluczowych informacji z trudno dostępnych miejsc. To jak tego Więc. możemy użyć? Nie wiem. Tylko dla głównej postaci? Nie. O, jako pupil to jest. Ciekawe. A, nie zauważyłem, że pupil. Okej, zdejmiemy Lagufata w takim razie. Hey there. Teraz możemy rzucać dużo zaklęć. Bliźniaczek Łazy. Modlitwa odwagę. Kolumna wiary, poślizg. Namacalna zjawa. Tworzy upiornego sobowtóra, który razi wrogów elektrycznością. Pozostało jeden. Okej. Okay. Mały bonus. Ale zawsze jakiś. Dobra, prześpijmy się w baszcie. I... idziemy szukać tego pirata. Ostatnio widziano między Jelenim Brodem a Kalib Ralik. Dobra. I'm impressed. Właśnie nie wiem, teraz mamy prestiżu. 42, okej. Okay. Dobra. Mówili, że pomiędzy... Kalibralik między przeprawą a Kaliban Ralik. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Pomiędzy Jelenim Brodem a Kalibralik. Dobra. Przejdziemy się przez przeprawę, a potem pójdziemy do Kaliban Ralik. Może tam go znajdziemy. Dobra. Tu go nie widać. To przejdźmy się przez, jeszcze przez resztę lokacji. W świąt... tak, w jaskiniach mam nadzieję, że raczej go nie będzie, więc nie będę zaglądał. To już byliśmy. Tutaj też nie ma nic ciekawego. Dobra. To przejdziemy się do Kalibralik.
No i dobra. Szukajmy tą jeszcze miejscówkę. A jak nie, to może w Jelenioborzu jeszcze go będzie, znaczy w Jeleniobrodzie. Dobra, też go nie widać. Dobra, no to idziemy do Jeleniego Brodu. Też go raczej nie spotkamy. Może ukrył się w jakiejś jaskini rzeczywiście. Tam. W tych, jak to, wodospadach, czy jak to było? Przeprawie. Dobra, zejdziemy do paru jaskiń w przeprawie, może tam gdzieś go znajdziemy. Dobra, idziemy najpierw tutaj. Chociaż tam domyślam się, że raczej pewnie nie zszedł. Później jeszcze pójdziemy do jaskini i zobaczymy tam, czy go znajdziemy. Może tutaj gdzieś będzie? Tutaj jeszcze chyba nie zaglądaliśmy w sumie. O, są, dobra, świetnie. Ale co my tu mamy? Skrytobójcę, Brynold, pieśniarz, skrytobójca. Dobra. No i dobra. Standardowa taktyka. Najpierw weźmy tronny. Możemy ich troszkę zamęcić. Myślę, że to nie powinno. Myślę, że to powinno dobrze zadziałać. Dobra. Wydaje mi się, że to było co. Ok. Troszkę ich zamęciliśmy. Fajnie. Ogłuszona, ok. Dobra, co teraz chcemy robić? Czy chcemy się skupić na tym Brytolnie? Nie. Może rzućmy usunięcie słabości. Tutaj? A, też jesteś ogłuszony. Gdzie jest Eder? Tu jest? A, jesteś zdominowany. Dobra, to musimy cię zaatakować. Dobra. Tak lepiej. Dobra, zajmiemy się z powrotem z tym skrytobójcą. I odsłonięcie słabości już lezie. Dobra, rzućmy świętą ziemię. Okej, okay, spróbujmy tego gościa ogłuszyć.
Iluzjonista jakiś jest, ciekawe, dobra. Okej, to miało ranić niby tylko wrogów, ale wyraźnie widzę, że również naszych próbuje zranić, ale dobra. Dobra. Poharatało ich tutaj. Ogłuszenie, okej, dobra. Długo ogłuszenie na parę sekund, dobra. Ci z tyłu nam sporo bólu przysparzają. Spróbujmy ich zdjąć tarczą. Iluzjonista. Dobra, zdejmijmy najpierw może tego iluzjonista. Dobra. Chodźmy może czujny strażnik. Aż życie nam trochę spada. Jesteś tutaj, już się z tym skrytobójcą. Wiesz co? To może wskocz tutaj na nich. Lepiej to się przyda nam. Okej, znowu nas tutaj czymś poharatali. Okej, dobra. Skoczyła i padła. Niezbyt fajnie. I nie zdążyła wziąć tego czaru wskrzeszającego. Okej, dobra. Jeszcze bardziej nas poharatali. Dobra. Podnieśmy. Podnieśmy łotrzycę. A, sparaliżowany jesteś. Niedobrze. A nie zdążyłeś czaru też rzucić tego swojego. Dobra, spróbujmy jeszcze raz ich zamęcić. Aż nie dają nam spokoju. Dobra. Podnieśmy niezłomnego. Okej. Ty podniesiesz łotrzycę. Tutaj ona jest? Nie, tutaj jest barbarzynka. Gdzie jest łotrzyca? Tutaj. Dobra. Powinniśmy ich obu załapać. I je obie. Dobra, też nałóż dłonie. Niezłomnego. Kurczę, chyba nie zdąży ich skrzecić nawet. Okej, dobra, zamęt znowu wszedł, ładnie. Poharatajmy ich tutaj po prostu porządnie. Kulami ognia. A ty znowu jesteś ogłuszony. Dobra. Ty użyj dziki opór. Nie możesz drugiego oddechu użyć? Czemu? Wstajesz jeszcze? Okej, dobra. To ich sparaliżowało. Ładnie widzieć. Zacznijmy do nich strzelać. Dobra. Poza tym, co im jeszcze możemy zarzucić? Morową chmurę. To również im się spodoba. Dobra. Drugi oddech. I poza tym krytyczne leczenie. Nie wiem, co nas tak haratuje. Że ten iluzjonista nam rzuca jakieś czary. Dobra, jak zdejmiemy tego, to się potem zajmiemy drugim.
Dobra, czy chcemy pomóc tutaj? Nie. Może w sumie pomóżmy tutaj. Dobra. Mam jeszcze barbarzyński krzyk. Chociaż to dużo nie zrobi. Znowu padnie. Wróćmy jeszcze raz ten czujny strażnik. Może tym razem zdąży wejść. Dobra, spróbuj go wykończyć. Dobra, paladyn tutaj nadal tankuje ich. Niech tak robi dalej. Okej, dobra, znowu nam padli. Zanim zdążyłem strażnika puścić. Irytujące. Alot również nam pada. Spojrzenia dragny? 0%. Jak długo nam zajęło bicie tych iluzjonistów. Wiecie co, może wczytam grę. Chociaż, wiecie co, nie, dokończę to jeszcze raz. Spróbuję to jeszcze dokończyć, tą walkę. Jeżeli to nam nie wyjdzie, to dopiero. Weszło ten w końcu strażnik? Nie widzę, żeby wszedł. Dobra. Co tu się wydarzyło w ogóle? Okej, Alot również padł. Nie, dobra. Nie ma sensu. Trzeba się tymi iluzjonistami szybko zająć. Inaczej to nie ma sensu.